na strychu też, no tam się blisko łuszczy, sypie. Przez 4 lata tylko klatka wymalowała. Od 70, ponad 70 lat w zasadzie remontu jako takiego to nie było. Tylko takie dorywcze, że jak się lało, no to się załata. Chciałbym, żebyśmy podsumowali to, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o życiorys zawodowy i zmotywację. Ta kolejka, która się tu z Państwa ustawia, to są Państwo po pieczywo. Brakuje pieczywa, brakuje środków na zakup pieczywa i stąd Państwo się ustawiają, a my możemy Państwu w ten sposób pomóc, tak? Ponieważ tak. Dzielą się tym piekarze. To już charakterystyczne dla częstochowskiego MOPS-u, że trochę ambitnie podchodzimy do szeregu tych rzeczy, które mamy do realizacji. Nie byłaby możliwa realizacja jakiegokolwiek projektu, który można zaliczyć do projektu nowoczesnej pomocy społecznej, bez partnerstw projektowych, bez partnerstw lokalnych, a w tym jest cała istota rzeczy, by angażować organizacje pozarządowe, by nie na zasadzie skostniałego urzędu, ale we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z ludźmi, którzy potrafią aktywizować, którzy są w tych środowiskach niejednokrotnie od wielu, wielu lat, by wchodzić z nimi w współpracę i wspólnie realizować z korzyścią dla beneficjentów takie projekty. Gnębiona trudnościami życiowymi, starałam się znaleźć pomoc i obronę. Pojechałam tam do MOPS-u, do Aleje Niepodległości. I wtedy pan Ryszard Majer właśnie skontaktował mnie z panią tutaj Anną Imielińską, której zostałam przekazana pod opiekę. Nie podpisałam umowy najmu, nowej umowy najmu. To jest dom prywatny. Na bardzo niekorzystnych dla mnie warunkach, bo po podpisaniu tej umowy znalazłabym się bardzo szybko na śmietniku, prawda? I w związku z tym zagrożono mi sprawą sądową. No i w związku z tym szukałam pomocy, ponieważ jestem absolutnie sama. Jak widać, częściowo niepełnosprawna, nie mam rodziny, nie mam pieniędzy, żyję tylko z emerytury, jestem zadłużona. Wracałam do Wandu. Nie wiem, która właśnie. Już spisuję. Mam, to. A tutaj nie ma numeru telefonu, a tu będzie. Właśnie. Wtorek, piątek, 7:35. Moja klientka zgłosiła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgłaszając główny problem, bardzo ciężkie warunki bytowe. W trakcie pracy z klientką okazało się, że ma jeszcze dużo innych problemów, w których jej pomagam. Związanych z samotnością, z niepełnosprawnością, z brakiem zaradności życiowej. W związku z tym, że ma jakieś złe doświadczenia w tym, jak jest traktowana w urzędach, często prosi mnie, abym jej towarzyszyła. Ona wtedy czuje się taka pewniejsza siebie. No nie ma niestety. Dzisiaj próbowałyśmy załatwić dodatek mieszkaniowy, ale żeby złożyć wniosek do Urzędu Miasta o dodatek mieszkaniowy, należy go najpierw wypełnić w administracji. No dzisiaj akurat się nie udało. To jest prywatny zarządca, więc nie ma telefonu. Nie ma możliwości umówienia się prywatnie. Do tej pory otrzymałam pomoc bardzo dużą, to znaczy otrzymałam porady prawnej. Poza tym otrzymałam pomoc taką, że umożliwiono mi rozmowę między innymi z władzami miejskimi. No i dostałam, że tak powiem, anioła stróża, padołanę i bieliską w tym oto gustownym nakryciu głowy. Skrzydła są schowane pod kurteczką. Realizacja projektu Standardy w Pomocy charakteryzuje się tym, że oddzielamy pracę socjalną, pracę pracownika socjalnego od pracy pracownika do spraw świadczeń. Oddzielając ten sposób pracę, dzieląc na dwóch pracowników, dajemy możliwość poświęcenia większej ilości czasu dla beneficjenta, towarzyszenia mu w różnych sytuacjach, do urzędów, do lekarzy. Jest taka nalepka, że ci z Rakowa są gorsi, ale to nieprawda. To jest stereotyp, chcemy go zmienić. Znajdujemy się w Środowiskowym Klubie dla Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W założeniu chcemy dotrzeć do dzieci, które są na ulicy, które przebywają na ulicy, przebywają na podwórku, a do świetlic nie chodzą. I chcieliśmy do tych dzieciaków trafić. Jeżeli dzieciaki zaakceptują klub
i nauczą się współpracy i współdziałania, to mogą przejść do innej świetlicy, jeżeli będą na to gotowe i będą chciały. To wynikło z mapy zespołów i potrzeb. Kiedy robiliśmy wywiady swobodne, kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami, z dziećmi, z młodzieżą, okazało się, że rzeczywiście potrzebują takiego miejsca, gdzie by mogli się spotkać. To ma nie tylko służyć dla dzieciaków i dla młodzieży. To miejsce służy również na spotkania obywatelskie z mieszkańcami z Limanowskiego 47-49, jak i na spotkanie z naszymi partnerami, bo mamy naprawdę sporo partnerów. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, jest Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, jest Rada Dzielnicy, szkoła. Naprawdę to są ludzie, którzy chcą zmienić Raków, chcą przywrócić Raków. Jakie elementy składają na życie zawodowe? Po kolei, rozpoczynając od początku. A dane personalne, co się składało? Adres, wykształcenie. Wykształcenie w jakiej chronologii? Jednym z narzędzi organizowania społeczności lokalnych, które wykorzystujemy, jest program aktywności lokalnej. Tutaj są organizowane spotkania z doradcą zawodowym. Dla dorosłych są to osoby bezrobotne. Chcemy im pomóc zdobyć kwalifikacje, pokazać możliwość wejścia na rynek pracy. Tutaj każdy może przyjść, są drzwi otwarte, każdy może przyjść z ulicy, ponieważ to miejsce ma służyć dla wszystkich mieszkańców. W ramach realizowanego projektu w partnerstwie lokalnym od 2012 roku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jako liderem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE i Fundacją Chrześcijańską Adullam realizujemy projekt Standardy Wychodzenia z Bezdomności Nowa Jakość. Taka jest nazwa tego projektu, a tak naprawdę to chodzi o sprawdzenie, jak wyglądają w praktyce wypracowane narzędzia do standaryzacji usług wspierających osoby bezdomne bądź zagrożone bezdomnością. Mówimy tutaj oczywiście o standardach, które są wypracowane w ramach projektu 1.18. Mamy 6 standardów wprowadzonych pilotażowo. I nie wszystkie z podmiotów w Polsce, które realizują właśnie ten projekt, podjęło się realizacji czy wprowadzenia wszystkich 6 w Częstochowie. Podjęliśmy się wprowadzenie wszystkich 6, zaczynając od street workingu, poprzez mieszkalnictwo. Fundacja realizuje w całości standard dotyczący mieszkalnictwa pomocy doraźnej i obejmuje prowadzenie stołówki charytatywnej, czyli standaryzowanie tych świadczeń, jak również prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób, które przychodzą z miasta z zapytaniem, jak wesprzeć osoby, które zamieszkują klatki bądź też przebywają w miejscach, które mogą grozić ich życiu. Do fundacji przychodzą osoby, które generalnie mają jakieś niedobory. Osoby, którym źle się wiedzie, mają złą kondycję finansową, osoby zagrożone bezdomnością, osoby bezdomne. Prace związane z obróbką, z pracą wstępną w kuchni, to jest formuła aktywizowania, czyli poprzez zwykłe prace domowe uczenia mężczyzn, którzy są bezdomni, mężczyzn długotrwale bezrobotnych, mężczyzn, którzy wyszli z zakładów karnych. Te osoby angażujemy właśnie do tego typu prac, jak m.in. zmywanie, przebieranie produktów, płodów rolnych, które otrzymujemy. Osoby, które zgłaszają się do nas po pomoc, przede wszystkim muszą wykazać, że są osobami chętnymi do zmiany swojego położenia, żeby nie byli zależni od wspierania przez inne osoby. Natomiast, żeby poprzez krótkoterminowe wsparcie nabierali odwagi, a nabierali też pewności siebie, czyli odbudowywali swoje poczucie własnej wartości jako osoby, jednostki społeczne, które mogą przekazywać, dawać siebie innym, czyli być po prostu aktywnym. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.